Monika Juroszek-Koc. Pod światło to wystawa, która ma początek dzisiaj w Muzeum Historii Katowic w dziale grafiki imienia Pawła Stalera. Dlaczego pod światło? Dlatego, że z jednej strony właśnie dosłownie grafiki są podświetlane, wydobywając wszystkie struktury, a z drugiej strony pod światło, dlatego że tematyka, która właśnie jest tutaj poruszona, to sakrum. Sakrum, ale nie tylko. Tak, w tym pokoju, w tym miejscu prezentowana jest moja praca dyplomowa i to jest właśnie temat Siedem Sakramentów. W drugiej sali natomiast jest moja wesoła twórczość, czyli to, co robię pomiędzy. Są małe formy i malarstwo. Tak, to jest taka moja technika, to jest technika własna po prostu, którą odkryłam w pracowni w klęsłodruku u profesora Szmatlocha, dlatego że mnie denerwowało to, że grafika jest czarno-biała i gdzieś tam wytrychem stały się te kaszerunki, czyli po prostu w papier wprasowujemy poprzez prasę tekstury takie właśnie wycinankowe. Ciekawy efekt, po raz pierwszy się z tym spotykam. No to cieszę się bardzo. To powstało w ten sposób, że ja po prostu którąś pracę podłożyłam pod okno i ona wtedy jakby nabrała w ogóle takiego smaku i wyrazu. Wszystko się wydobyło po prostu przez światło. No tak jak teraz zobaczymy. Takie możliwości właśnie daje bibuła. Po prostu ukrywa się pod innymi strukturami, a światło wydobywa wszystko, co tak naprawdę jest. Bibuła japońska? Tak, bibuła japońska. Nie tania. Nie tania, z Krakowa sprowadzona, ale warto, dla takich efektów warto. Efekty są naprawdę przyjemne i robią pewne wrażenie, że odbiorca zaczyna zastanawiać się, co tu może być dla mnie i jak ja się w tym obrazie znajdę. Bardzo się cieszę. Chodzi też o taką atmosferę. Zależało mi, żeby po prostu ktoś mógł kontemplować jakieś płaszczyzny, jakieś kolory. Też nie upieram się, że to faktycznie musi mieć odniesienie duchowe. Jak najbardziej może, ale oczywiście, jeżeli ktoś pokontempluje w jakiś sposób piękno i harmonię i spokój, to też będę bardzo zadowolona. Co pani planuje na najbliższy okres? Oj, różne perturbacje zawodowe. Też właśnie chcę wygospodarować czas bardziej dla sztuki, bo tego jest mało ostatnio. Myślę, że właśnie pójdę w stronę tych podświetlanych obrazów. Jakoś mnie to zaczęło bawić i cieszyć, więc myślę, że to jest jakaś droga. Może mniejsze formy. To dość pracochłonne, bo trzeba przygotować odpowiednie ramy, odpowiednią głębokość tych ram i odpowiednie światło. Dokładnie. Też nad tym pracujemy, żeby to światło można było sobie regulować. Też to jest takie moje marzenie, żeby jakby dopracowywać tą technikę, bo jakby jest pomysł, a cały czas technologia jest jakimś wyzwaniem. Co mogę życzyć? O, więcej czasu, żeby doba miała przynajmniej z 50 godzin. To przede wszystkim zdrowia i dużo czasu, żeby dziękuję można było bardzo. Poświęcić go na dziękuję. Twórczość. Dziękuję, wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kierownik oddziału grafiki imienia Pawła Stalera Muzeum Historii Katowic zadowolona, że ma kolejną ciekawą wystawę. Zresztą naprawdę ciekawa. Tak, oczywiście, jak zwykle u nas zawsze jest ciekawo. A tym razem jeszcze jest w oddziale grafiki kolorowo, więc jest to wyjątkowa wystawa młodej artystki, a dlatego właśnie jest to Młodzi Artyści w Kręgach Sztuki, ponieważ jest to wystawa związana z 9. edycją Kręgów Sztuki, której dyrektorem jest pan reżyser Wojciech Majewski. I on patronuje temu przedsięwzięciu przez cały okres tutaj trwania kolejnych wystaw. Ta wystawa już jest ostatnią w tej 9. edycji u nas w Katowicach, bo oczywiście inne wystawy są i w Tryńcu, i w Ustroniu, a jeszcze na pewno do końca roku jeszcze kilka wystaw będzie. Niemniej jednak w naszym oddziale jest to ostatnia wystawa do końca wakacji. Bardzo taka wakacyjna, piękna, z dużą niespodzianką, wielką ekspresją i pani Monika Juroszek-Koc jest autorką tej ekspozycji. No, a kuratorem wystawy jest asystent w oddziale grafiki imienia Pawła Stalera, pan artysta również Łukasz Szostkiewicz. Łukasz Szostkiewicz jest kuratorem wystawy Pod światło. Tak, Pod światło. Wystawa Moniki Juroszek-Koc w oddziale grafiki imienia Pawła Stalera. Wystawa na początek wakacji i bym powiedział, wystawa bardzo barwna. Barwna, wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa, która zahacza o malarstwo, zahacza o grafikę. Miesza techniki, miesza środki wyrazu.
Myślę, że bardzo interesująca wystawa. Też tak twierdzę, oglądając to, a szczególnie zaskoczony byłem tymi wielkimi obrazami, które są podświetlone. Jeśli światła nie ma, widzimy co innego, a światło się pojawia, od razu obraz nabiera innego blasku. Tak, dokładnie, mamy lightboxy. Coś, myślę, nowatorskiego można powiedzieć. Normalnie jak patrzymy na pracę, na obrazy, na rysunki, no to światło pada na tę pracę z góry, z zewnątrz. No i widzimy obraz zewnętrzny. Natomiast tutaj w tymże wypadku rzeczywiście światło jest wydobywane z pod spodu, z wnętrza. Artystka tutaj zastosowała jakieś transparentne bibuły, papiery potargane, podziurawione. Dzięki temu wydobywa to światło na powierzchnię ze środka właśnie. I rzeczywiście można samemu podejść, sobie trochę manipulować. Włączyć, wyłączyć, zobaczyć jak to wygląda w świetle, bez światła. No, ciekawa sprawa, trochę taka forma instalacji, bo też zachęca odbiorcę, użytkownika do wejścia w interakcję. Warto przyjść zobaczyć. Do kiedy ta wystawa będzie? Całe wakacje, cały lipiec, prawie cały sierpień do obejrzenia w naszym muzeum na Kościuszki 47. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję również.